Cześć, tu Ernest! Zanim zaczniemy to, w ostatnim filmiku wprowadziłem was w błąd. Przepraszam. Epic Games nie wyłączy kompletnie 4x3. Niestety źle przeczytałem jedną linijkę w notkach aktualizacji. Okazało się, że Epic Games planuje zrobić to samo, o czym zaraz powiem, graczom z ultra szerokimi monitorami, czyli 21:9. Ale o tym za moment. Epic Games tydzień przed ostatnią aktualizacją ogłosiło, że nadejdą zmiany w temacie rozciągniętych rozdzielczości. Tak jak zapowiedzieli, rozdzielczości niestandardowe o proporcjach innych niż 16:9 zostały, jak to się mówi, znerfione. Dla większości graczy rozdziałki 4:3 były najzwyczajniej doładowaniem do ich FPS-ów. Gra przy okazji zdawała się płynnie działać, więc o co tak naprawdę chodzi? W tle teraz widzicie porównanie 16:9 i 4:3 przed i po aktualizacji. Zauważcie, że na rozdzielczościach 4:3 mamy teraz takie same pole widzenia jak na 16:9. Wcześniej Fortnite działało w ten sposób, że zamiast ucinać nasz widok, to powiększało nasze pole widzenia na tych proporcjach, aby na ekranie zmieścić przynajmniej tyle samo co na 16:9. To jednak takim graczom dawało jedną przewagę, która jest chyba głównym powodem, dlaczego Epic Games tak znerfiło 4:3. Jeśli porównacie 4:3 przed aktualizacją do 16:9, to widać, że efektem ubocznym tego, że gra chciała zmieścić tyle samo na obu proporcjach, jest to, że gracze 4:3 widzą tyle samo poziomo, ale więcej pionowo. Według graczy o wiele lepszych ode mnie, czyli prosów, to dawało dużą przewagę w końcówce gry. Gdzie tym więcej widzimy, co się dzieje dalej na górze, tym lepiej. Jest to przewaga, którą mogą zdobyć tylko gracze na PC. Na konsolach nie ma opcji ustawienia sobie takiej rozdzielczości, więc dla nich to nie jest kwestia wyboru pomiędzy dwoma opcjami. Gracze konsolowi są skazani na standardowe 16:9. Jeśli się nie mylę, to w trybach turniejowych, takich jak arena i rywalizacje, gracze są dobierani ze wszystkich platform na podstawie ich dotychczasowych wyników w danym trybie turniejowym. To jest moim zdaniem dobry powód, dlaczego 4:3 zostało w ten sposób znerfione. Ale nie rozumiem, dlaczego dopiero teraz, tuż przed mistrzostwami świata Fortnite. Wszystkie miesiące, dla niektórych już pewnie ponad rok, granie na 4:3 poszły tak naprawdę na marne. W ogóle na początku ze słów Epic Games można było wywnioskować, że 4:3 całkowicie zostanie zablokowany w trybie areny. A jednak można dalej grać, tylko zostało zmienione pole widzenia. W temacie 21:9 to z notek aktualizacji możemy się dowiedzieć, że graczy o ultra szerokich monitorach czeka ten sam los. Sam mam taki monitor przy sobie, więc pozwólcie, że wam coś pokażę. Tak obecnie wygląda Fortnite o rozdziałce 21:9. A tak na 16:9. 21:9 już niedługo, może nawet za tydzień, zostanie tak samo znerfione. Nasze pole widzenia w trybach rywalizacyjnych zostanie zmieszczone tak, abyśmy widzieli tyle samo, a przynajmniej nie więcej, niż na 16:9. Czyli tak samo jak 4:3. Poza tym, tu usłyszałem też inną teorię o tym, dlaczego Epic Games chce tak bardzo pozbyć się 4:3. Jak na pewno zauważyliście, większość graczy na najwyższym poziomie oraz ci najwięksi gracze na kompletach shotów na YouTube i na Twitchu rozszerzają, albo przynajmniej rozszerzali, swoją rozdziałkę. Dla kogoś nowego, kto jeszcze nie miał okazji pograć, albo nawet pooglądać sobie Fortnite, takie coś może wyglądać po prostu śmiesznie, jakby coś było nie tak z grą. 4:3 rozszerzone wygląda po prostu dziwnie, nie wspominając już o tych bardzo rozszerzonych rozdziałkach. Z tego powodu pod kątem marketingu dla Fortnite zdrowsze jest używanie standardowych rozdziałek, które wyglądają tak, jak twórcy mieli to na myśli. To rzeczywiście mogło być jednym z tych powodów. Pamiętajmy, że Fortnite to w większości, ogromnej większości, przeciętni i niedzielni gracze. Te 80 milionów unikalnych graczy miesięcznie to nie są sami prosi i gracze 4:3. A to właśnie w tą bazę graczy celuje Epic Games. I to w sumie tyle. Dajcie znać, co wy o tym uważacie i czy dalej rozszerzacie. Ja półtora tygodnia temu zacząłem grać na 1600 na 1080, ale wróciłem na standardowe Full HD. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.